Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. I to są właśnie piękne obrazki, kiedy fani podchodzą na sportowej gali, robi sobie zdjęcia z zawodnikiem co-main eventu, który naprawdę z Rafałem Dudkiem dał kawał dobrej walki przed Wami, Dominik Zadora. Dominik, gratuluję Ci tego pojedynku, pomimo że przegrany, to naprawdę daliście taki ogień, że to się oglądało z otwartymi ustami. No co, pozdrawiam w ogóle wszystkich, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, wszystkim dzieciaczkom. Dałem siebie 200%. Tak naprawdę to pierwsze kolano, które złapałem pod koniec pierwszej rundy, zrobiło robotę całą. No, zabrało całe powietrze, próbowałem się zrywać w drugiej rundzie. No a w trzeciej rundzie no, to już mówię, to już była walka tak naprawdę z prądem. Był Rafał lepszy. Gratulacje dla niego, dalej pchamy ten wózek. Wiesz, to jest fajne, że pomimo tego, że już wszedłeś do frików, wracasz na sportowe gale, walczysz w swojej rodzimej dyscyplinie. Naprawdę jest godne podziwu i wielki szacunek dla Ciebie. Czy zamierzasz łączyć dalej tak te pojedynki na sportowych galach i frikowych? Mam, brakuje mi tego, naprawdę tego sportu. Mówię, ja zawsze byłem sportowcem z frikości. Gdzieś ta moja droga na chwilę gdzieś zeszła na boższy tor. Też między innymi przez tą kontuzję kręgosłupa. I tak to się tak naprawdę zaczęło, tej pierwszej walki na prime. Później gdzieś tam na tej walce pokazałem się, dostałem kontakt w fejmie. Zostanę przy tych freakach, no bo nie oszukujmy się, tam są pieniążki, ale będę chciał się też realizować sportowo, mam gdzieś tam jakieś swoje cele i marzenia sportowe. Ale dzięki tym freakom tak naprawdę będę mógł wyjechać na kolejny obóz z Tajlandii, kolejne przygotowania. Mam wspaniałą kobietę, wspaniałą córkę, którą muszę utrzymywać, tak? Muszę z czegoś żyć, no ale nie oszukujmy się, no w sportowych galach nie zarobię takich pieniędzy jak tam. Dominik, zbliża się fame na narodowym, zobaczymy Cię tam. No tego nie wiem, to już wszystko zależy od federacji. No na pewno będą jakieś rozmowy trwałe, no mam teraz tak naprawdę trwają rozmowy z dwoma federacjami freakowymi. Między innymi właśnie z fejmem. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mówię, wszystko w rękach mojego menadżera Artura Gwoździa. Masz jakiegoś rywala na kosty frików, którego chciałbyś po prostu no, obić mordę przysłowiowo? Na pewno chciałbym zrobić rewanż z Pasternakiem w Muay Thai, tak jak było ustalone za pierwszym razem. A później to jest inny świat. Tutaj nie ma rankingów, tutaj się liczą, jak się mówi, dymy. Więc kogo mi dadzą, tym się będę bił, tam mówię, tam idę. Ja nie będę to ukrywał, idę po pieniądze, tam idę zarobić hajs, a tutaj mam się zamiar realizować sportowo. Jakbyś dostał kiedyś ofertę walki taką Dawid kontra Goliat, nie wiem, ty kontra Denis Zawęcki, przykładowo. Dlaczego nie? Ja jestem otwarty na takie propozycje, jeżeli za to mi idą pieniądze, przejmę każdego. Myślisz, że w kickboxingu, jakbyś oceniał swoje szanse procentowe w kickboxingu na wygranie z Denisem Zawęckim? No w kickboxingu raczej nie będzie miał ze mną żadnych szans. No, czyli to był bardzo fajny pojedynek. Słuchaj, Don Casio, nie wiem, tam kiedyś też coś się odgrażał o tym rewanżu z tobą i tak dalej, w dużych rękawicach. Rozmawialiśmy na temat rewanżu, na razie nie są zainteresowani, także karta leży po ich stronie. Ogólnie jak ocenisz tą sytuację całą, Tyburski, Don Casio na tej konferencji? Uważasz, że Tyburskiego już po prostu Don Casio swoim słowami tak wyprowadził z równowagi, że nie dało się inaczej zachować? Jeżeli mam być szczery, to Casiuszowi się to należało. Nie rozumiem, dlaczego akurat federacja go ukarała. Za co? Za celność, za skuteczność. Posłuchajcie, jeden drugiemu wypłaca liście. Ja uważam, że to jest takie prowokowanie byka czerwoną płachtą. Najpierw się ludzie między sobą wyzywają, podkręcają to wszystko i na koniec mówią, dobra, to robimy face to face. I dwóch nabitych gości testosteronem, którzy do siebie powają nienawiścią, nagle mają robić face to face, to wcale się nie dziwię, że później komuś puszczają nerwy, tak? Bo to jest taka eskalacja, to są takie emocje, że w końcu jeden drugiemu wypłaca. I teraz słuchaj, jeden drugiemu wypłacił liścia, drugi drugiego rzucił szklanką, a trzeci dobiegł do niego i zajebał go, za przeproszeniem, mikrofonem w głowę. No tak naprawdę wyleciał za skuteczność, no bo cały czas tam są. No przecież o to im chodziło, prawda? Więc nie rozumiem tego, no ale to mówię, no nie mnie to oceniać, to jest moja opinia, można się z tym zgodzić albo nie. Postaw na bezpieczeństwo i elegancję z marką Paciorek Drzwi, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. Nasza oferta to nie tylko drzwi, okna i podłogi najwyższej jakości, ale także gwarancja elegancji i stylu dla Twojego domu, mieszkania czy firmy. Zygmunt Heiser poleca. Ty wybieraj. www.paciorekdrzwi.pl. Dominik, a jak oceniasz postawę Natana Marconia, który już zadarł nie tylko ze środowiskiem freak fightów, ale no
też po prostu wchodzi w takie przysłowia kryminogenne, że niektórzy nawet poza świata freak fightów na ulicę mogą mu naprawdę zrobić krzywdę. Wiesz co, no tak naprawdę z jednej strony no robi robotę w tych freakach, czasami powiem ci, że nawet bardzo inteligentnie załatwia tych niektórych gości, którzy mówią ciągle o tych zasadach, o tych wszystkim, gdzie to się później w życiu realnym w ogóle nie ma w ogóle, wiesz, do, jak do rzeczywistości. Ale z drugiej strony kręci sobie takiego bata, że w końcu naprawdę ktoś przytrąci mu głowę, nie? I to mówię z pewną odpowiedzialnością, no bo narusza takie, takie tematy, takie środowiska, że komuś się naprawdę kiedyś może nie spodobać. Z Alanem Kwiecińskim już jest sztama zgoda? Tak, tak, no to wiesz, to było takie podwalkę gdzieś tam, no wszystko żeśmy sobie wyjaśnili. I co, na dziś jesteśmy dalej kolegami, przybijamy sobie piątkę i tyle. Dominik, jakie najbliższe teraz plany na ten okres po walce, 2-3 tygodni? No wiesz co, no teraz idziemy z moją ukochaną w góry. Idziemy trochę polatać po górkach, także żadne melanże. Mówię, to już odeszło dawno na bok. Teraz tylko sport. Mam wam walczyć z zamiar jak najczęściej. No bo nie oszukujmy się, gdzieś ta moja kariera też już powoli wygasa, bo mam 33 lata. 91 rocznik? Tak, 91 no, rocznik. Tak, wiek jest stosowy. A który miesiąc? Nie, kwiecień. Kwiecień, no ja sierpień, no ale to... No, no to jestem starszy, gówniarzu. Tak, jestem młodszy, pierwszy raz. Aha, no, także co, także idziemy w górki, tydzień pochodzimy w górki, odpoczniemy. Na weekend mamy wesele, no i co, wracam na salę. I dalej pcham ten wódę, no mówię, teraz na pewno gdzieś tam te freakowa federacja. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał szansę zobaczyć, czy to na Babilonie, czy na jakiejś innej federacji. No i co, no i po nowym roku, w styczniu wracam do Tajlandii na miesiąc. No bo chcę dalej rozwijać swój warsztat, tak? Mówię, jak chciałem, wróciłem do korzeni, wróciłem do tego Muay Thai. I chciałbym tam z powrotem wrócić do tych walk. Kocham tą dyscyplinę, kocham Muay Thai, kocham te łokcie, kocham ten clinch. I chciałbym do tego dalej wracać. Także włodarze Fame, jeśli oglądacie ten wywiad, dajcie szansę walki na stadionie narodowym. Dominik Zadora kontra Michał Pasternak w Muay Thai, bo jeszcze w Freak Fightach tego nie mieliśmy. Tak, nie mieliśmy tego, także full opcja, everybody, jedziemy. Gratuluję dzisiejszej walki i życzę zdrówka. Dzięki. Dzięki, mistrz. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl